jadę, tu błotnik jest od auta, no i jadę do kumpla, przyjaciela nawet można powiedzieć, który będzie mi robił, jest lakiernikiem, że tak powiem, jest lakiernikiem i będziemy się bawić. Dobry. Powiedziałem, wielkie jakieś słowo. Po prostu pojadę, on zobaczy co i jak. Pojedzie obok, tam gdzie mieszka, jest lakiernia, mieszalnia farb, w której pracował przez ponad 20 lat. No i pojedziemy. No i dobierzemy. My się cofniemy, nie wiem co on tam jeszcze wymyśli. Co i jak, tak na ratę będziemy robić to w sumie. Bo samochód wiadomo, że mi jest potrzebny. Muszę trochę sadełka spuścić chyba. Znaczy, no, troszeczkę się pojawiło. Się wymęczam. Także muszę coś zrobić ze sobą. Pogoda jest taka, no nie za bardzo. Niby słoneczko, ale chmury są ciemne i takie nieprzyjemne. Nie mogłem spać do 4 rano. Wszystko przez to, że wczoraj po południu przed pójściem do kościółka złożyło mnie i nie wiem, ze 3 godziny spałem albo i 4. Później wyszedłem do kościółka, no i tak mówię, że nie mogłem zasnąć, próbowałem. Się krzesło rozwaliłem, gdzieś szczeliło w którymś miejscu. Muszę pomyśleć, zobaczyć, znaczy lakier jakiś. Nie lakier, o Jezus, klej stolarski dorwać. Przypatrzeć się dokładnie gdzie, nawiercić otworki, wpuścić. Ewentualnie jakimiś tam śrubami, no, drewnokrętami przytegować, jak to się mówi. No, szkoda, dobre, drewniane, takie fajne krzesło. Solidne się okazało. Ojejku. Dobra, no. Parę minut się spóźni, ale to już nie o to chodzi. Radiostację chcę sprzedać, bo po prostu stwierdziłem, że mnie wyczynowe urządzenie jest niepotrzebne. Coś jakiegoś tam, powiedzmy, tańsze, mobilne, gdzie mogę w każdej chwili zabrać do samochodu i w samochodzie to samo, tylko że no mniejszych gabarytów coś kupić, a nawet czasami może Chińczyka kupić. Ostatnio bardzo popularny jest G90. Kupę ludzi kupuje, ma wszystko co powinno mieć, powinna radiostacja amatorska mieć, łącznie z wodospadem, skrzynka automatyczna i nówka, za nówkę się kupi za 2 z kawałkiem. Jeszcze robię, miałem zamiar jechać tamtędy, ale dobrze, że nie pojechałem. Zwolnimy.
to było. Dobra, wyłącz to na razie.